Rozdział 10. Pamiętnik starego subiekta. Od kilku miesięcy utrzymuje się pogłoska, że w dniu 26 czerwca bieżącego roku zginął w Afryce książę Ludwik Napoleon, syn cesarza. I to jeszcze zginął w bitwie z dzikim narodem, o którym nie wiadomo ani gdzie mieszka, ani jak się nazywa. Bo przecież z ulusami nie może nazywać się żaden naród. Tak wszyscy mówią. Nawet miała tam pojechać cesarzowa Eugenia i przywieźć zwłoki syna do Anglii. Czy tak jest w rzeczy samej? Nie wiem, bo już od lipca nie czytuję gazet i nie lubię rozmawiać o polityce. Głupia jest polityka. Dawniej nie było telegramów i artykułów wstępnych, a przecież świat posuwał się naprzód i każdy człowiek rozsądny mógł zorientować się w sytuacji politycznej. Dziś zaś są telegramy. Artykuły wstępne i ostatnie wiadomości, ale wszystko służy do bałamucenia w głowach. Gorzej nawet niż bałamucą, bo odejmują serca ludziom. I gdyby nie Kenning albo poczciwy Sulicki, to człowiek przestałby wierzyć w sprawiedliwość boską. Takie się dziś rzeczy wypisują w gazetach. Co zaś do księcia Ludwika Napoleona, to mógł on zginąć, ale może też i ukrył gdzie? Przed ajentami gambetty. Ja tam do pogłosek nie przywiązuję wagi. Klejna wciąż nie ma, a lisiecki przeniósł się do Astrahania nad wołgę. Na odjezdne powiedział mi, że tu niedługo zostaną tylko żydzi, a reszta zżydzieje. Lisiecki zawsze był gorączka. Moje zdrowie jakoś nie nietęgie. Męczę się tak łatwo, że już bez laski nie wychodzę na ulicę. W ogóle nic mi nie jest. Tylko czasem napada mnie dziwny ból w ramionach i duszność. Ale to przejdzie. A nie przejdzie, to wszystko mi jedno. Tak się jakoś świat zmienia na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć. W końcu lipca Henryk Szlangbaum wyprawiał urodziny jako właściciel sklepu i naczelnik naszej spółki. A choć i w połowie nie wystąpił tak jak Stach w zeszłym roku, Jednakże zbiegli się wszyscy przyjaciele i nieprzyjaciele wokulskiego i pili zdrowie szlangbauma aż okna się trzęsły. Oj ludzie, ludzie! Za pełnym talerzem i butelką wleźliby do kanału, a za rublem to już nawet nie wiem gdzie. Fiu-fiu! Pokazano mi dzisiaj kurierek którym pani Baronowa Krzeszowska nazywa się jedną z najzacniejszych i najlitościwszych naszych niewiast za to, że dała 200 rubli na jakiś przytułek. Widocznie zapomniano o jej procesie z panią Stawską i awanturach z lokatorami. Czyżby mąż tak babę ujeździł? Przeciw Żydom ciągle rosną kwasy. Nie brak nawet pogłosek o tym, że Żydzi chwytają chrześcijańskie dzieci i zabijają na mace. Kiedy słyszę takie historie, dalibóg, że przecieram oczy i zapytuję samego siebie, czy ja teraz majaczę w gorączce, czy też cała moja młodość była snem. Ale najbardziej gniewa mnie uciecha doktora Szumana z tego fermentu. Dobrze tak parchom mówi. Niech im zrobią awanturę, niech ich nauczą rozumu. To genialna rasa, ale takie szelmy, że nie ujeździsz ich bez bata i ostrogi. Mój doktorze, odpowiedziałem, bo już mi zabrakło cierpliwości. Jeżeli Żydzi są takie gałgany, jak pan mówisz, to im nawet i ostrogi nie pomogą. Może ich nie poprawią, ale napędzą im nową porcję rozumu i nauczą silniej trzymać się za ręce, odparł. A gdyby Żydzi byli solidarniejsi, no. Dziwny człowiek z tego doktora. Uczciwy to on jest, a nade wszystko rozumny ale jego uczciwość nie wypływa z uczucia, tylko albo ja wiem, może z nałogu, a rozum ma tego gatunku, że łatwiej mu sto rzeczy wyśmiać i zepsuć, aniżeli jedną zbudować. Kiedy z nim rozmawiam, czasem przychodzi mi na myśl, że jego dusza jest jak tafla lodu, nawet ogień może się w niej odbić, ale ona sama nigdy się nie rozgrzeje. Stach wyjechał do Moskwy. Zdaje mi się po to, ażeby uregulować rachunki z Suzinem. Ma u niego z pół miliona rubli. Kto mógł przypuścić coś podobnego przed dwoma laty? Ale co zrobić z taką masą pieniędzy, ani się domyślam. Już to Stach był zawsze oryginał i robił niespodzianki. Czy nam teraz jakiej nie przygotuje? Aż się lękam. A tymczasem Mraczewski oświadczył się pani stawskiej i po krótkim wahaniu został przyjęty. Gdyby, jak projektuje sobie Mraczewski, otworzyli sklep w Warszawie, wszedłbym do spółki i przy nich bym zamieszkał. I mój Boże, niańczyłbym dzieci Mraczewskiego, choć myślałem, że podobny urząd mógłbym pełnić tylko przy dzieciach Stacha. Życie jest okrutnie ciężkie. Wczoraj dałem pięć rubli na nabożeństwo na intencje księcia Ludwika Napoleona. Tylko na intencje, bo może nie zginął choć tak wszyscy gadają. Gdyby zaś. Nie znam się na teologii, ale zawsze bezpieczniej wyrobić mu stosunki na tamtym świecie. Bo nóżby. Naprawdę jestem niezdrów, choć Szuman mówi, że wszystko idzie dobrze. Zabronił mi piwa, kawy, wina, prędkiego chodzenia, irytacji. Wyborny sobie. Taką receptę to ja potrafię zapisać, ale potraf ty ją sam wykonać. On mówi ze mną tak, jakby podejrzewał, że ja niepokoję się losem stacha. Zabawny człowiek. A cóż to, Stach nie jest pełnoletni? Albo czy ja go już nie żegnałem na siedem lat? Lata minęły, Stach wrócił i znowu puścił się na awanturę. Teraz będzie to samo: jak nagle zniknął, tak nagle powróci. A jednakże ciężko żyć na tym świecie. I nieraz myślę sobie, czy naprawdę jest jaki plan. Wedle którego cała ludzkość posuwa się ku lepszemu, czyli też wszystko jest dziełem przypadku, a ludzkość czy nie idzie tam, gdzie ją popchnie większa siła. Jeżeli dobrzy mają górę, wówczas świat toczy się ku dobremu, a jeżeli gałgany są mocniejsi, to idzie ku złemu. Zaś ostatecznym kresem złych i dobrych jest garść popiołu. Jeżeli jest tak, nie dziwię się Stachowi, który nieraz mówił, że chciałby jak najprędzej sam zginąć i zniszczyć wszelki ślad po sobie. Ale ja mam przeczucie, że tak nie jest. Chociaż. Czy ja nie miałem przeczuć, że książę Ludwik Napoleon zostanie cesarzem Francuzów? Ha, jeszcze zaczekajmy, bo mi ta jego śmierć w bitwie z gołymi Murzynami jakoś dziwnie wygląda.